Servus! W dzisiejszym odcinku przedstawię kilka informacji o grzybach jadalnych. Jesteś na kanale Krychów Gotuje? Na początek zapraszam Cię do obejrzenia filmu o koziej brodzie. Link znajdziesz w prawym górnym rogu. Jako pierwszy król polskich lasów, czyli borowik szlachetny, grzyb ten osiąga rozmiary kapelusz do 25 cm, a trzon do 20 cm. Oczywiście zdarzają się okazy dużo większe, o tym za chwilę. Z ciekawostek powiem, że pierwszy znaczek z borowikiem ukazał się w 1959 roku, a największy znaleziony grzyb w Polsce ważył prawie 7,5 kg. Koźlarz babka, czyli popularny kozak, ma charakterystyczny wygląd. W rodzinie koźlarzy występuje wiele odmian, m.in. koźlarz czerwony, czyli popularny krawiec, koźlarz białawy, zwany upiorem lub białą damą, ale także koźlarze sosnowe, świerkowe, topolowe i wiele innych. Ważną cechą tych grzybów jest to, że na trzonie posiadają specyficzne czarne kosmyki. Podgrzybek to jeden z najczęściej spotykanych grzybów jadalnych w Polsce. Występuje wiele odmian tego grzyba. Najpopularniejszy to podgrzybek brunatny. Osiąga zdecydowanie mniejsze rozmiary od prawdziwka. Wyróżnia go z kolei kolor i delikatny zapach. Z przedstawionych wcześniej świeżych grzybów możesz przygotować zupę grzybową. Przepis dostępny jest na moim blogu. Link w prawym górnym rogu. Co jeszcze można przygotować z grzybów? Osobiście nie wyobrażam sobie świątecznego bigosu bez wykorzystania suszonych grzybów. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Wkrótce nowe odcinki, w których przedstawię inne gatunki grzybów oraz sposoby ich wykorzystania. Życzę smacznego i do następnego gotowania.